Cześć, tu Ernest! W tym filmiku poruszę kilka ciekawych tematów, które wyszły na jaw po ostatniej aktualizacji. Jak już na pewno każdy z was wie, te większe aktualizacje Fortnite zawsze kryją mnóstwo nowości na następne tygodnie. Ale zanim zaczniemy, to mam dla was ważną wiadomość od Epic Games. Udostępnili oni oficjalny post, którym wyjaśniają, dlaczego znerfili turbobudowanie. Na ekranie teraz widzicie dokładne powody. Epic Games zapewnia, że ma w planach ułatwić robienie tzw. 90-tek. Na ten moment pozostało nam tylko się dostosować do obecnych warunków gry. Trzymam kciuki za to, że Epic Games jakoś to rozwiąże na plus dla graczy, którzy spędzili ostatni rok, wkuwając różne taktyki. A więc zacznijmy od zmian na mapie. Nową miejscówkę Pandorę mieliśmy już okazję zwiedzić przy okazji dwóch ostatnich filmików. Poza tym na mapie zaszła jeszcze jedna mała zmiana. Rzućmy okiem na hangar przybysza. Okazało się, że przybysz nie składał mechów, ale je rozkładał. W środku możemy zobaczyć, że przybysz bada części mecha. Trudno jest na ten moment określić, czego dokładnie szuka, ale według pewnego wycieku to oto urządzenie, które skanuje te elementy mecha, skanuje w poszukiwaniu rocket beatsów. Po polsku to byłyby jakieś malutkie części rakiety. Tą rakietą jest oczywiście rakieta, którą przybysz uciekł w czwartym sezonie. Macie może jakieś pomysły? Mi się wydaje, że przybysz albo wykorzystuje części mechu do budowania nadajników szczelin, albo planuje zbudować coś jeszcze innego. Na przykład rakietę? Możecie pamiętać, że w Akrach Anarchii, które miały powrócić, wylądował fragment rakiety przybysza. Może to dlatego przybysz w jakiś sposób chce przywrócić Akry? Zobaczymy. To w sumie tyle z tych większych zmian na mapie, które już zaszły. Na światło dzienne wyszło mnóstwo informacji i już wiemy, że to dopiero początek. Do gry w którymś tygodniu wyjdzie misja o nazwie Powrót. Ta misja będzie skupiona na powrocie wyspy Kevina. Oto ekran wczytywania, który otrzymamy za tą misję. Widać na nim wyspę Kevina, siejącą zagrożenie na wyspie Fortnite. Ale to nie wszystko. W kilka gry jest już gotowa grafika latającej wyspy, która będzie na mapie. Tak samo jak w szóstym sezonie na mapie, będzie ona oddzielnym elementem, który będzie się przemieszczał. Do tego w plika gry cała wyspa, która będzie w samej grze już jest gotowa. Zobaczcie sami. Oto nagranie tej wyspy w trochę niskiej jakości. Fort Tory podmienił elektrownię ciśnieniową na tę wyspę. Dlatego jest w wulkanie. I już widać, że ta wyspa różni się od tej, która była w szóstym sezonie. To nie jest ten sam domek, który był na tej wyspie. Do tego jest nowy znak motelu, a na tym znaku pan Burgerek. Dla tych, co nie wiedzą, to na start sezonu szóstego kostka wyrwała kawał dużej ziemi i wzniosła się do góry. W tej formie przez kilka tygodni okrążała mapę i tam, gdzie się znajdowała, tworzyła wir, który wyrzucał graczy do góry. Zapowiada się powtórka z tych wydarzeń, ale tym razem będzie to nieco inna wyspa z kostką. Pamiętajcie, że wszystko, co powraca z punktu zerowego, jest nieco inne niż było na początku. W przypadku latającej wyspy dowodem na to jest to, że domek jest inny niż ten, który był na latającej wyspie w szóstym sezonie. Okej, więc już wiemy, że Kevin powróci. Następne miejsce, które ma szansę na powrót, to Lepki Lasek. Wczorajsza aktualizacja ujawniła kilka informacji, które dają nam o tym znać. W plikach gry poświęconym nadajnikom wyrwy jest wzmianka o tym, że na zamrożonym Lepkim Lasku pojawi się nadajnik wyrwy. Czyli tak, w Lepkim Lasku coś się w końcu stanie. Zobaczymy, czy najzwyczajniej wróci, czy stanie się coś jeszcze ciekawszego. Ja trzymam kciuki za powrót Lepkiego, ale mam nadzieję, że Epic Games zrobi coś ciekawego, jak w przypadku Pandory na pustynnej części mapy. No, ta jedna wzmianka w plikach gry to mało, ale to lepsze niż nic. To chyba tyle w temacie nadchodzących zmian na mapie. Zanim omówię nowy event, to chciałbym poruszyć temat nowych skinów. Jak co większe aktualizacje do gry, weszło kilka nowych skinów i emotek. Zwyczajem jest też to, że kilka skinów jest zaszyfrowanych i z tego powodu nie mamy szans ich podejrzeć przedwcześnie. Ze skinów, które możemy już zobaczyć, wiemy, że ten oto skin będzie w pakiecie za prawdziwe pieniądze. Za zakup pakietu tego skina otrzymamy także kilka wyzwań, dzięki którym będziemy mogli odblokować nowy styl do tego skina. No, ten pakiet wygląda jak wygląda, dlatego przejdźmy do moim zdaniem czegoś ciekawszego. Po ostatniej aktualizacji w plikach gry pojawiły się wzmianki o nowym pakiecie Mrocznych Legend. Ten pakiet będzie w cenie 80 zł, tak jak poprzednie pakiety Legend, a w zestawie będą trzy ubiory postaci w Mrocznej Edycji. Mam tu na myśli Mroczną Dziką Kartę, Mrocznego Czerwonego Rycerza oraz Mrocznego Jonesego. Do tego będzie jeszcze Mroczny Zbierak. Niestety nie znamy jeszcze wyglądu tych skinów, ale dzięki ich opisom wiemy, że mają nawiązywać stylem do Kevina. A jednego skina w stylu Kevina już mamy. Dark Bomberkę. Mam nadzieję, że wygląd Dark Bomberki ułatwi wam wyobrażenie sobie tego pakietu skinów. To na ten moment wszystko, co wiemy. Poza tym na mapie skrywa się pewna ciekawostka. W Widmowych Wzgórzach pojawił się posąg i krążą spekulacje, że to może być damska wersja skina Rehaniał. I rzeczywiście tak może być. A teraz nowy event.
Dzięki garści wycieków od FireMonkey z Twittera wiemy, że Fortnite planuje współpracować z kolejnym filmem. Tym razem współpraca odbędzie się z filmem To 2, który będzie miał premierę 6 września. Nie znamy zbyt wielu szczegółów, ale w plikach gry czekają dźwięki złowrogiego śmiechu zabójczego klauna z nadchodzącego filmu. Posłuchajcie sami. Wiemy jeszcze, że w grze będzie nawet jego charakterystyczny balonik. Dalej w temacie nowych dźwięków to kilka nowych dźwięków otrzymało system głosowania na skiny. Wiemy, że wkrótce raz co kilka sklepów będziemy mieli szansę na głosowanie pomiędzy dwoma skinami zaproponowanymi przez Epic Games. Posłuchajcie kilku z tych nowych dźwięków. Kiedy to wejdzie do gry? No musimy czekać. Nie mogę jeszcze nie wspomnieć o nowym przedmiocie. W następnym tygodniu będzie aktualizacja zawartości i Epic Games jak zawsze coś dla nas przygotowało. Do gry ma zostać dodana taka oto pułapka. Może ona wam przypomnieć pułapkę z czasów pierwszego sezonu. I rzeczywiście, jest podobna i sposobem też pewnie będzie ją przypominać. Ta pułapka ma też pojawić się w ratowaniu świata. Jak już mówiłem, do typu Battle Royale powinna ona wejść w następnym tygodniu, w aktualizacji zawartości. Na koniec mam dla was nietypowego newsa. W arabskiej zakładce z wiadomościami Fortnite i tylko w tej wersji językowej jest informacja, że nadchodzi zagrożenie. Zdjęcie nie mówi nam za dużo, ponieważ to jest jakieś stare zdjęcie zastępcze, ale sama wiadomość jest jak najbardziej warta uwagi. Zobaczymy, co jest tym zagrożeniem. I to tyle. Ja dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w wysie bojowym.